Szybkie wieści z nowej płyty Preorder. Wow. Czym jest ten preorder? Jakieś takie zagraniczne słowo używane lub nadużywane. Dla mnie to była jakaś po prostu dziwadło i bardzo się buntowałem na początku. Po co ja mam to tak robić? Czemu tu wszystko tak szybko musi się dziać? Czemu ja muszę, jak już mam jeden teledysk, to ja już muszę w zasadzie się umawiać na termin, żeby robić kolejny, bo tu musi teledysk, jeszcze. Ludzie, którzy tuż po premierze klipu, parę dni, kiedy coś nowego, no to miałem ochotę jakby wejść tam w ten ekran i ich udusić. No bo to wszystko jakieś takie szalone. Niemniej po czasie, a tych preorderów kilka już zrobiliśmy, dostrzegam, że jeśli się troszeczkę zmieni myślenie, to wygląda to inaczej. To jest w zasadzie ta przedsprzedaż i jest taką wspólną wycieczką, jaką robimy ja i wy, do celu, jakim jest gotowa płyta, którą można trzymać w ręce, bo ja jej jeszcze nie mam. Ta płyta tworzy się na waszych oczach, przy waszym udziale. Nie było jeszcze wszystkich zwrotek nagranych. Niektóre powstawały, kiedy już preorder był uruchomiony. Nie miałem jeszcze zwrotek gościnnych. Rozważałem kilku innych gości, o których też jeszcze opowiem w innym odcinku. Okładka jeszcze się tworzy. Pomysł na okładkę nie był sprecyzowany. Nagrałem, jak ta okładka powstawała. I to wszystko jest taką wspólną wycieczką. Możecie to obserwować od kuchni, dużo zobaczyć, dużo się dowiedzieć. Nie jest to tak, jak było kiedyś, że po prostu wychodziła płyta z teledyskiem i szedłeś sobie do Empiku ją kupić. No i tu dochodzi jeszcze kolejny element, to znaczy w momencie, kiedy ja mam, no nazwijmy to tak po prostu, monopol na swoje płyty, bo nikt ich nie ma, dopóki nie trafią do dystrybutora w hurcie, no to wszyscy jesteście serdecznie zaproszeni do mojego sklepiku, w którym bez pośredników, bez sieci handlowych zostawiacie pieniążek dla naszej działalności. 5-2 mojej. Tu nie ma nikogo, kto, no poza skarbem państwa, który siedzi i tylko czeka, aż wpłynie jakiś pieniążek, żeby już od razu wyszarpnąć coś tam, co mu się podobno należy. No tak, ale poza tym takim drobnym pasożytem, to wszystko, co zostawiacie w naszym sklepie, trafia bezpośrednio do nas, daje nam szansę na rozwój, na pracę, na myślenie o kolejnych produkcjach, albumach i tak dalej. Więc z krytycznego myślenia na początku polubiłem tą wycieczkę i dopóki nośnik fizyczny i w ogóle wydawanie takich płyt, a to też jest takie jeszcze trochę ma racji bytu, ale wydaje mi się, że kiedyś będziemy musieli się z tym pożegnać, ale póki to trwa, póki nawet ci spośród was, którzy nie mają odtwarzacza, chcą mieć taką pamiątkę po tej wycieczce i iść z nami w tą drogę zmierzającą do celu, którym jest, mamy to, no to jest fajne, to fajnie, że może tak to funkcjonować. Świat się zmienia szybko, wszystko się zmienia szybko, więc nie wiadomo, za jaki czas może będziemy świętować wspólne cyfrowe wydawnictwo. Nie wiem, jakby to miało wyglądać. Może wy wiecie, napiszcie w komentarzu, jakby miało wyglądać świętowanie premiery wydawnictwa, które okazuje się tylko wirtualnie. No to tyle. To jest preorder. Wspólna wycieczka. Elo.